Tymczasem Filip jest pewny, że Tosia ciągle przeżywa ich rozstanie. Ej, stary, możemy pogadać? Ej, to ja się potem... Dobra, potrafię... Dobra, to potem dojdę, no. Nie wiem, czy wiesz, ale ptaszki ćwierkają, że Tośka z tobą zerwała, bo jesteś wielkim burakiem i wymieniła cię na lepszy model. Dla twojej wiadomości, to ja z nią zerwałem, bo to ona jest burakiem. I co, myślisz, że ona po tobie jakoś rozpacza? Tak, dokładnie, to ona teraz rozpacza. A to nie jest tak, że to ona z tobą zerwała dla innego typa? Typie, czego ty nie rozumiesz w zdaniu, że to ja z nią zerwałem? No nie rozumiem tego, że skoro jest tak, jak mówisz, to laska ewidentnie szybko się po tobie pocieszyła. Z tych szanisz! No mówię ci, widziałem wczoraj, jak się całowała z Piotkiem w szatni. Myślę, że ci uwierzę? Filip! Chyba najwyraźniej nie byłeś taki zarąbisty, jak ci się wydawało, co? Laska psuje ci reputację! Zamknij się! Filip jest wściekły, że został pośmiewiskiem. Nie chce wierzyć, że Tosia tak szybko znalazła sobie nowego chłopaka. Na dwa, trzy! Zwaliło ci! Ruchy! Zwariowałeś! Drzwi ze sobą zamknąć! Spokój się, co ty robisz? Co ja robię? Co ty robisz? Przez ciebie cała szkoła ma ze mnie polewę. Słucham? O co ci chodzi? O co mi chodzi? O co tobie chodzi? Czy to prawda, że wczoraj całowałaś się z tym typem z twojej klasy? Tak czy nie? Nie będę ci się z niczego tłumaczyć. Jesteś na tyle głupia, czy chcesz mnie upokorzyć? Idź stąd, zanim stracę cierpliwość. Jesteś puszczalska! Nie masz prawa mnie obrażać! Jesteś puszczalska! Chwilę po naszym zerwaniu poleciałaś przelizać się z innym typem! A widzisz, to było po naszym zerwaniu, bo ty mnie zdradziłeś, ale ja ciebie nie! Ja jestem facetem, a laska, która tak robi, to zwykłe... Tośka mnie wkurzyła, gdy ze mną zerwała, ale teraz to już totalnie przegięła. Tak ją obsmaruję w necie, że każdy dowie się, jaka jest naprawdę. Nie pozwolę, żeby ktokolwiek się ze mnie śmiał. Zerwałam z nim, a on dalej mnie dręczy. To jest jakiś koszmar. Co go w ogóle obchodzi, z kim ja się całuję? W ogóle mu na mnie nie zależy. Jak on mógł mnie tak potraktować?